No myślę, że zagraliśmy solidny mecz naprawdę. Każdy widział, w jakim dzisiaj składzie żeśmy wyszli. Z drużyną naprawdę solidną. No lider nie z przypadku, bo miało trzy wzmocnienia z trzeciej ligi, plus młodzi chłopcy, którzy od małego są uczeni grać w piłkę. Ale uważam, że żeśmy zagrali niezłe spotkanie. I jakby nie niektóre decyzje pana sędziego, to powinniśmy ten mecz na pewno wygrywać na 2-1, bo narażono nam się rzut karny przy stanie 1-1. Jesteście osłabieni ze względu na kontuzje, czy jeszcze jakieś inne kłopoty kadrowe? Kartki, kontuzje, szkoły. Oby było lepiej. Oby było lepiej. No każdy wychodzi, żeby wygrać następny mecz. Wiadomo, no my wyglądamy tak, jak wyglądamy i to, co ja powiedziałem wcześniej. Stać nas na dzisiaj na środek tabeli. I myślę, że od piątki do dziesiątego miejsca ten poziom utrzymamy. Szczerze mówiąc, nie powiedziałbym do końca, że końcówka meczu była pod nasze dyktando. Bardziej bym uznał to, że my po prostu wykorzystaliśmy już, nie wiem, być może zmęczenie prosne. I zagraliśmy tak naprawdę końcówkę tak, jak chcieliśmy od samego początku. Utrzymywać się długo przy piłce, wykorzystać wolne pole, zdobywać bramki. W mecz wyszliśmy bardzo dobrze, niestety sytuacja się stworzyła taka, że dostajemy bramkę. Chcieliśmy lepiej zareagować po straconej bramce, niestety było nam naprawdę ciężko. Na szczęście udało nam się wyrównać do przerwy i myślę, że w drugiej połowie już zagraliśmy zdecydowanie lepiej, co przełożyło się na końcowy wynik.